Jakiś czas temu firma Blackmagic wypuściła własną aplikację do nagrywania filmów. Trochę na niej popracowałem i według mnie na chwilę obecną jest to najlepsze rozwiązanie, jakie jest dostępne na rynku. Oczywiście mam też kilka drobnych uwag, ale zaraz do tego dojdziemy. Pierwsza i najważniejsza kwestia to oczywiście kwota, a właściwie jej brak, ponieważ aplikacja jest darmowa, za co jest bardzo duży plus. Jednak należy pamiętać o tym, że jest ona dostępna tylko i wyłącznie na urządzeniach z iOS-em. Więc tutaj niektórzy mogą czuć się pokrzywdzeni. Kolejna istotna kwestia to dostępność, ponieważ aplikacja będzie dostępna tylko i wyłącznie na urządzenia, czyli na iPhone'y i na iPady z iOS-em 16 i idziemy w górę. Zresztą podrzucam Wam listę dostępnych urządzeń. Po odpaleniu ukaże Wam się panel główny, który według mnie jest skonstruowany w bardzo fajny sposób. Wszystko jest mega czytelne, bardzo łatwo się można połapać, gdzie znajduje się dana opcja i nie powinno Wam to zająć zbyt dużo czasu. W górnej części ekranu znajdziecie wszystkie podstawowe funkcje, typu wybór obiektywu, tutaj wiadomo, wszystko będzie zależało od urządzenia, na jakim będziecie pracowali. Jest klatkaż, jest prędkość migawki, ISO, balans bieli. Podstawy, które każdy z nas powinien znać, jeżeli nie, warto się dokształcić. Z kolei w dolnej części ekranu znajdziecie poziom nagrywania dźwięku, jest histogram oraz telefon, ewentualnie iPad będzie Was informował, ile jeszcze macie dostępnego miejsca. Po prawej stronie ekranu znajdziecie całą masę przydatnych opcji, zaczynając od tak błahych kwestii jak możliwość włączenia oraz wyłączenia siatki, co na pewno przyda się przy kadrowaniu. Jest picking, jest zebra, do tego również dochodzi cała masa przeróżnych formatów i tutaj jest bardzo duży plus dla producenta, ponieważ dorzucono nam wszystkie możliwe formaty pod social, czyli wertykale, kwadraty itp. itd., co idealnie sprawdzi się przy różnych nagrywkach. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze opcja stabilizacji, która według mnie działa naprawdę nieźle i jedyne, z czym trzeba się liczyć, to oczywiście krop, który może nie jest jakiś strasznie duży, jednak trzeba mieć to na uwadze. Jest również możliwość regulacji zoomem, więc jeżeli nie chcecie bawić się w zmianę obiektywów, w smartfonie wiem jak to brzmi, zawsze możecie to zrobić ręcznie. Działa to ok, chociaż tutaj wiadomo, będą te takie przeskoki, które niestety, ale no, są momentami widoczne. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze możliwość wygrywania lutów, co według mnie jest strzałem w dziesiątkę, mimo że jest to smartfon. Mamy również możliwość uploadowania naszych plików bezpośrednio do chmury. Jeżeli pracujecie na DaVinci, według mnie jest to mistrzostwo. Jeżeli jeszcze do tego, załóżmy, macie znajomych, którzy również pracują na DaVinci i pracujecie, załóżmy, nad jakimś wspólnym projektem, możecie ich do tego projektu zaprosić i możecie się z poziomu aplikacji komunikować ze sobą. Według mnie mistrzostwo. Wszystko to brzmi i wygląda super, tylko należy pamiętać o tym, że w dalszym ciągu mówimy o iPhone'ie i o małej matrycy. Ja aktualnie używam 14 Pro Max, która oferuje już bardzo dużo, nawet pod względem samych kodeków, jednak jak obejrzałem kilka różnych sampli, to były w ProResie, w 4K, to muszę przyznać, że nie zrobiły one na mnie jakiegoś super niesamowitego wrażenia, a większość rzeczy robiłem na manual. Dlatego apkę traktuję jako przydatny dodatek do robienia pojedynczych przebitek. Jeżeli faktycznie coś chciałbym robić na manual, no to tutaj niestety dochodzą mi pewne koszty. Jeżeli jeszcze to chciałbym nagrywać to vlogu, no to sorry, ale muszę zainwestować w 15 Pro Max, do tego również dojdzie case od Polar Pro z filtrami ND i te koszty rosną, jak sobie to podliczycie, to za to już kupicie dobrego bezlusterkowca i to może być nawet pełna klatka. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. W przypadku takiego szaraka, który chce nauczyć się nagrywać filmy i posiada iPhone'a albo iPada, będzie to rozwiązanie idealne, ponieważ aplikacja jest darmowa, więc nie wymaga żadnych kosztów, więc tutaj nie trzeba się o to martwić. Całość można robić na manualu, więc świetny wstęp do świata nagrywek. No i posiada ona wszystko to, co niezbędne. Jeżeli taka osoba, załóżmy, posiada kompo, czyli iPhone i iPad, to według mnie lepiej być nie może, ponieważ na tablet w każdej chwili będzie można sobie ściągnąć aplikację DaVinci do składania filmów. Jest ona darmowa i oferuje ona naprawdę bardzo dużo. Oczywiście można zapłacić za licencję, wtedy oferuje ona znacznie więcej, ale to jest temat na osobny film, który jakiś czas temu zrobiłem. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.